Zrobiłam ci. Widzisz, jak to jest fajnie? No powiedzmy. Ej, no nie mów mi, że nie jest fajnie się tak raz na jakiś czas wyrwać na spacer do lasu. Jesień może mieć taki jesienny urok. Jesienny urok? Taki to pieroński urok, że jednego dnia masz słoneczko i kolorowe listki, a drugiego błoto i ulew. Jesień średniowiecza. Słuchaj, a ty w końcu coś znalazłaś? W sensie? No, z tym twoim projektem. Tym archeologicznym. O. Nadal nic. Nic. Czyli chcesz przesiedzieć całą tą twoją urokliwą jesień na bezczynności? Co ty się tak zasępiłaś? No weź, mówię ci tylko, żebyś znalazła sobie jakieś zajęcie. Wystartuj w końcu z czymś, bo widzę, że siedzenia na dupie ci nie służy. Ej! Co jest? Znak na szyi. A? Może jakieś religijne fanaberie. Ej, ale wiesz, ja chyba to już kiedyś widziałam. Tak? No, kojarzy mi się. Chyba u mojej babci. Och, kochana. Ale trochę pokręcona. Wiesz, w jakieś pierwotne religie, siły natury. Lekki bzik, ale... Ej, mam pomysł. Słuchaj, jadę jutro do niej w odwiedziny. Możemy zrobić tak, że zapytam się, co to jest. Jeśli się czegoś dowiem, to wyślę ci SMS-a. Co ty na to? Z metkami nie chodzę. To chodziłam dużo i nie potrzebuję. Co ty tu odwalasz? To moja miejscówka, słyszysz? Jest tu dużo więcej innych ławek. To wypierdalaj na którąś! Halo,
Słyszysz? Nie no, spaduwa kurwa! Słuchaj, hardcore, na tej ławce robię ważne interesy, więc wypierdalaj mi stąd. No, chyba że sama chcesz umieć jakiegoś dina, co? Przepraszam. A kurwa! O tych słowiańskich świrach też trochę wiem! No, a za spoko cenę też możesz się trochę dowiedzieć. No, morda. Jeżeli jesteś zainteresowana, to drętnij do mnie. Nara. Siema. No i co? Chcesz kupić? Zależy co. Poczekaj, mam coś dla ciebie zajebistego. Jakiś chłop niedawno odziedziczył chatę w Starym Mieście. I dlaczego by mnie to miało niby interesować? No bo ten gość dostał w spadku mnóstwo słowiańskich gratów. Podobno chętnie je opyli. Nawet za free. No to co? Masz siano? Ile mnie to będzie kosztować? 300. Co jaja sobie robisz? Za co ja tyle płacę? Jak nie zapłacisz, to się kurwa nie dowiesz. No i to rozumiem. Polecam się na przyszłość. Już idę, już idę. Proszę. Pije pani z cytryną? Bez. A cukier? Dziękuję, nie potrzeba. Przepraszam, ale niezwykle interesują mnie te zawieszone na ścianie. Te portrety rodzinne. Cóż, moi nieszczęśni przodkowie mieli tendencję do bufonady, jak widać. Zresztą jak cała reszta tej kretyńskiej szlachty. Nietypowy herb. Może. Ja tam się nie znam na tych rzeczach, pani, ale właśnie pomówmy, z czym właściwie pani do mnie przychodzi. Słusznie.
Rozumiem, że chce mnie pani uwolnić od tych wszystkich gratów po moim wujku. Na to wygląda. Nie, ja się ich bardzo chętnie pozbędę. Tylko zastanawia mnie, jak się pani dowiedziała o tym, że je posiadam? Cóż, usłyszałam gdzieś mimochodem. Nie, nie dziw, pewnie Julitka wypaplała już połowie krakowanej. To czy mogłabym rzucić okiem na te graty? Może już pani zacząć grzebać. Ja zaraz wrócę. A czego dokładnie mam szukać? Większość bajzlu jest sztyk pudła. Pan? Halo? Jest tam ktoś? No, już jestem. No, napędził mi pan stracha. Naprawdę? Bardzo przepraszam. Nie wiem, jak to się stało. Widzę, że już pani dostrzegła coś ciekawego w tym szlajcu. O tak. A ile będzie chciał pan za te wszystkie pudła? Ile? Ile będę chciał? Kochana, ja to pani wszystko oddam za darmo. Widzę, że będzie pani miała z tego większą wartość niż ja. Nie wiem, jak się panu wdzięczę. Nie, tam. Może herbatkę? Tak, ale już ostatnią.
W porządku. Ostatnio jestem bardziej zajęta, bo pracuję nad pewnym projektem. No, ale mój jest mi tak gorąco. No wiesz, tym archeologicznym. Udało mi się załatwić parę fajnych antyków. Wiesz co, muszę kończyć. Tak, tak, oddzwonię później. No, pozdrów mamę. Siema, mordo. Co ty wyprawiasz? Śledzisz mnie? Laska, może kurwa więcej trochę wdzięczności, co? Co ty tu robisz? Dbam o klienta. Co? Co, co? Nowe info. Jeszcze ciepłe. Chcesz? Mam dla ciebie zajebiście cenny towar. Co to jest? Miejsce i godzina spotkania tych twoich słowiańskich czubków. Spotkania? No, jakiegoś ich tam pieprzonego święta, czy co? W sensie rytuał. A bo ja wiem, kurwa, jakieś pierdoły na cmentarzu. Tyle ci wystarczy wiedzieć. Chcesz czy nie? Dobre, nie? Będzie jakieś 500 zeta. Gdzie jest data? Co? Data, nie ma daty. Ale po co? Przecież to dziś, nie? Dziś. Dobra, laska. Ja nie będę tutaj czekał do ustranej śmierci na swoją zapłatę. Dawaj kasę. Ale gdzie ty spieprzasz? Kurwa! Przepraszam, czy mógłbym przejść? Myślałem, że tylko ja się spóźnię. Pani też tutaj, ugościć przodków? Tak, tak, dzień dobry. Och, chwała, bardzo dobrze, chwała. No to co, idziemy? Power.
Wyciągnijcie obiatę i połóżcie na grobach. Jeśli macie prywatne prośby do przodków lub najgromniejszych, przelejcie je w swe dary. Wodomnogich nurt. Niechaj nam przezpiecznie służy dzisiaj zaduszny obrząd. Szczęść przed pactwą świata zgasłych. Chwała ci, Welesie. Niech każdy trzyma się blisko ognia. Pora już. Dziadowie sławieni. Dziadowie pamiętni, co po błędowiach piechtujecie, iście k nam. Przekaskę waszą nadstawim, was ugościm, was wzgrzem, was napoim, was wysycim. Najdźcie zgaśli po rozstajach mantrujący, na zaświaty się niesący. Nyja was czekawi, kwoli zawodę pojąć sobą, szczwałem przez weły do Welesa. Lecz pierwoczas upuśćcie. W poświecie palu czliwości zaznajcie przy krztynie chleba. Zobaczcie, na gościnę was nuczym. Niechać wieżaja nawi wstępna będzie, eżby przedni dziadowie teże na cześć przygościli. I abychom z przesnymi zgasłymi poknajali poślady w ćmę pod świecie spocznąć. Nadstąpajcie! Chwała, dziadowie. Na duszę. Zapraszamy na uczestunek. Duchu, słyszysz? Duszy, co? Czego ci trzeba? Czego? Jaki to czas? Dziady odprawiamy. Dopiero teraz kończy się ta moja wędrówka. A gdzie żeście byli wtedy? Co? Mnie nie odprawiono. Może resztę? Ich trzeba było odprawić, bo tamci nas nie pogrzebali. Nie pogrzebali. Ziemią nie okryli, tylko... O! I do roboty. I odprawiliście ich? Kogo możemy, gościmy i odprawimy. To w naszym zwyczaju. Ale ty... Czy chcesz się ogrzać? Już czas.
godni dziadowie, odejdźcie i spocznijcie w pokoju. Nie gaście świec. Czułem jeszcze ochronę ognia. Krzyki tylko szybciej to do nas przyciągną. Zbierzcie się razem. Zasłońcie twarze, już! Zamknijcie oczy, nie patrzcie! To da wam trochę ochrony. Czego chcesz? Słyszysz? Nie chcę słyszeć. Odejdź. Nic tu dla ciebie nie ma. Bałwochwalskie bydlęta! Nawet po śmierci sekujecie mnie? Wy larwy! Kanalie! Zostaw nas! I ty masz duszę ozywać się do mnie? Szczurze! Naglądają. Naglądajcie dobrze. Co braty? Spatrzcie na mnie! Pierdolone bękarty! Patrzcie, co mi zrobiliście! Pogańskie szczury! Ale ja się wam odpłacę, tak! Odpłacić się wam! Wracaj do grobowca! Radzę ci! Ty ozywasz się do mnie, wyrodny kundysie! Wiesz, kim jestem? Tak, ciebie pierwszego należy wypatroszyć. Napsuć rodową skazę. Ta krew nic dla mnie nie znaczy, gadzino. To może ją z ciebie wytoczę. Jeśli nie wyniesiesz się stąd po dobroci, gadzie, to sam się tobą zajmę. Słyszysz to żałosne hultajstwo, które przyprowadziłeś na ten żalnik? Tak żałośnie desperuję. Dość! Niech się stracha gawieć w krzyk! Ja was na zawsze uciszę! Co martwe i złosne, co krechkie i gniłe, co zgasłe i zimne, co niedotknione i zajadliwe. Przeczernawa duszo, pojrzyj pak w gały boleści!
nie domieściła ciebie jawia. I ja do gospodzina Navi pojąć cię nigdy nie zobaczę. Twoje szczęście jest martwe, jakoż sam umarłeś się wróciłeś. Przeklętniku upichu. Cierp za to, co się pożywił w skazie. Za boleści, które dowadziłeś, każe używaj powszechnie. Kakowele sobie rzeżec, wykinam, ja cię umarłem. Przekleństwa mego się strachu. Umiem ja twoje krzechkości i obydzę cię nimi. Zabakuję pierzanych pokłonów, twoje latające ogrozy, pak rozbitować cię będę. Pamiętaj, kosy na rękach, widły w czerwi, cepy na krzyżu, kije na rzeczy. Cielu chłopów, gonicielu wiary ojczyzny, precz! Widzę, że jest pani troszkę poruszona. Nic dziwnego, ale to przejdzie. To były pani pierwsze dziady, prawda? No. Ale kurczę, to było coś. Nigdy jeszcze nie byłem w obecności upiora. Uff. Dobrze, że był z nami żerca. Z nim to nie ma żartów. Ciekaw jestem, co by tak zajęło, że trzeba było przełożyć tegoroczne dziady dziemne o miesiąc. Ech. No cóż. No to niech się pani trzyma. Do zobaczenia. Oj, chwała! Chwała! Wreszcie. Thank you.
Ja nie wiem. Nie zgrywaj, idiotki. Poznajesz mnie. Co? Ja nie znam pana. Uczy mi się cierpliwość. Wiem, kim jesteś. Co robisz? Twój znajomy z flaszką ma długi jęzor i lubi gotówkę. Ale nie lubi klientów, co mu nie płacą. A ja nie lubię, gdy ktoś mnie śledzi. Więc lepiej nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Odpuść, albo znowu cię znajdę i nie będę taki cierpliwy jak dziś. Wiesz co, spaceruję sobie. Nie mam nic do roboty. Co? A nie, już się tym nie zajmuję. Bo przepadło. Odrzucono mi projekt. No wiem, szkoda. Dobra, będę już kończyć. I ciebie też. Pa. Dzień dobry. Bardzo przepraszam, ale zdaje się, że pani to upuściła. Proszę. Może sobie pan ją wziąć. Ale to pani książka. Proszę. Przepraszam, ale ja nie mogę tak po prostu. Bierz pan tę cholerną książkę i się odczep. Och, ja nie chciałem pani rozgniewać. Jestem tylko przeciekawy wobec owej lektury. Widzi pani, interesuje się ową tematyką. Proszę. Tematyką dawnych Słowian, woli ścisłości. Zbieram informacje, podania, artefakty i zwłaszcza książki. Nie sądziłem, że ktokolwiek oprócz mnie może podzielać to zainteresowanie. Niestety widzę, że pani nie ma chęci zagłębiać się dalej w tę materię. No cóż, ale co ja tu... Już i tak za długo zakłócam pani spokój. Miłego dnia. Chwileczkę!